nazwiskami do nas. Rozpoczynamy 6. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Bardzo z tego wydarzenia jesteśmy zadowoleni, ponieważ widzimy, że ta inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2008 roku, do dziś jest bardzo chętnie przyjmowana przez rodziców i dzieci. W związku z tym organizujemy, mam nadzieję, coraz ciekawsze, coraz nowsze wykłady z zakresu zarówno zagadnień technicznych, jak i ogólnego takiego pojmowania wiedzy, życia i nauki. W tej edycji przewidzieliśmy kolejnych 6 wykładów. Wykłady z zakresu życia i kultury dzieci w Chinach. Będą to również wykłady o robotach, wykłady o fotografii, dlaczego świat stoi na głowie, ale także dowiemy się o tym, co nam w stawach piszczy. W tej edycji będzie również możliwość zwiedzania zaplecza technicznego Radia Opole, w związku z tym jeden z wykładów odbędzie się poza Politechniką. Ta edycja charakteryzuje się również tym, że wychodzimy poza mury Politechniki i wykłady będą również wygłaszane w 2 innych miastach Opolszczyzny, zarówno w Strzelcach Opolskich, jak i w Brzegu. Że na pewno nie trwa to 2 godziny. Zestresowani przekładają wszystkim tempie swoje. Właśnie tylko wtedy, kiedy już w młodych latach coś usłyszymy, coś zobaczymy, to nas bardzo często inspiruje, prawda? Kiedy ogłosiliśmy nabór w Strzelcach Opolskich, no to przekroczyło zaplanowaną 100, czyli 100 dzieci rozpoczyna dzisiaj, robi ten pierwszy krok w kierunku tego dorosłego życia. Po raz pierwszy dzieci podpisały się na liście obecności. To by było dla nich takie zaskoczenie, obserwowałem ich. I to jest bardzo piękne, także pełen uznania jestem dla tej inicjatywy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bardzo chciałbym pojechać do Chin, ale niestety nie znam tak dobrze języka, na tyle dobrze języka chińskiego, żebym mógł komunikować się z Chińczykami. Pierwsza różnica, że co poniedziałki dzieci przychodzą w mundurkach do szkoły, a w polskiej szkole ubieramy się jak chcemy. Druga różnica jest taka, że jest więcej dzieci, bo w Polsce jest tak najwięcej 20-30, a w Chinach jest 50. I trzecia różnica, że oni mają 40-minutowe lekcje i wychodzą na jedną przerwę, gdzie się gimnastykują, która trwa pół godziny.
Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.